dwa dni temu w wywiadzie było, że... że na środku obrony czujesz się po swojemu i co, jak wywołałeś, wracasz na swoje. Ja będę mógł to pokazać. Tak jest. Miejmy nadzieję, że się potwierdzi. Szkoda, że w takich okolicznościach, nie? Że... Nie, no ale bądź o ile też. Nie jest chyba poważna kontuzja. Nie, nie, raczej taki... No, więc niedługo wróci. Raczej no, uraz. Te urazy się zdarzają i to jest takie niewykluczone. No, jest okazja, żebym mógł zagrać na tym środku. Mhm. Bo ostatni cały sezon przegrałeś na środku? Graliśmy trójką z tyłu, tak połowę sezonu grałem właśnie na tym półprawym, a połowę graliśmy czwórką z tyłu i grałem na środku obrony. Mhm. I lepiej się czujesz w której formacji? Czwórką z tyłu. Czyli typowy środkowy obrońca? Tak, typowy środkowy. No właśnie ta trójka z tyłu jest bardzo podobna do tej prawej obrony, którą tak... No chodzi za mną, ale też nie mogę się przekonać, ale chociaż nie ukrywam, że w miarę okej wyglądam na tej prawej obronie. Prawy obrońca to zazwyczaj często się włącza do ofensywy? Nie, ja wolę... A ty chyba zdecydowanie jesteś tym typem, tak, który tak. Woli zostać, nie? Tak, wolę zdecydowanie zostać w defensywie i pilnować się od tyłu. No ja nie mam tego drygu takiego do driblingu, więc... To nie twoje. To nie ta dziegawa. Jak to jest? Jak jest pierwszy rzut wolny, to kto bierze? No, nieważne, zobaczymy. Ty jesteś z nami w drużynie czy z nimi, bo... Ale to pójdzie po meczu, także wiesz. No, akurat będzie ten rzut wolny i może ktoś wykorzysta, także... Nie no, Czyżyk. Czyżyk, zdradź tu kulisy. Kto jest pierwszy w kolejności? Nie mogę. Czyżyk jest pierwszy. Czyżyk jest pierwszy. Ja zdradzę. Jest takie Hiszpanii. On będzie grał w Hiszpanii. Będzie na pewno. Za dwa lata. W której lidze, Kuba? W szóstej. A jak tam murawka u was? Podobna. A to się wygracie teraz co, drugi mecz z rzędu? Tak. I później jeszcze jeden. Później jeszcze jeden z Wigrami. A my znowu mamy trzy na wyjeździe. No. Także u was mają dużo czasu, a tutaj no... Nic, trzeba iść z tego solarium, nie? Warunki idealne. Dawidowi się wojsko kojarzy bardzo dobrze. Kojarzy, no. Niedawno się grało. Ale... Miała się sytuacja. Tak. Wiecie, że teraz no, trzeba, no, niestety, nie? Ale ty tu strzeliłeś w sparingu? Nie. W lidze, w ligowym strzeliłeś. Tak, na Oleskie. Ale jeszcze wcześniej, tak dokładnie. No, było, bo to było. Kojarzy. No, to przegraliśmy. Ostatnio sparinga graliśmy, to co setkę. Trzyje tam przegraliśmy. Setkę mieliśmy. Tak, no. Co się stało? Z wiatrem. Ale to na pewno jesteś jednym z piłkarzy, którzy najczęściej się na tym stadionie pojawiają. No kurde, ostatnio miesiąc temu, niecały. No. Teraz znowu. No, w sumie tak. W tamtej rundzie. Panowie, na której połowie się rozgrzewacie przed meczem? Na tej. Nie? Na tej. Na tej się grzejemy? Tak, na tej. No. Na tej. Można mi zaufać. Nie dał, nie? A no bez kity. No nie, bo wiesz, bo ja nie grałem i tak jakoś, wiesz, tyle się jest. Nie przemyślałem tego. Nie patrzyłeś, gdzie się rozgrzewasz? Tak. Chociaż sam się rozgrzewałem, nie? Jakiś dziadek, jak coś, ale... Tak. Jakoś tak, no nie wiem, zapomniałem. No właśnie. Tak. No i Flashy, nie? Przyjechał Flashy. Bełchatowo. Tak. W zeszłym sezonie. Tak. W zeszłym sezonie jedna drużyna dzisiaj naprzeciwko siebie. Tak. Nie wiadomo, czy będzie okazja, bo nie wiadomo, czy będzie. Tak. Nie wiadomo, czy będzie okazja wojskowa się gdzieś tam zetrzeć. No właśnie, nie wiadomo, co to będzie. Ale byłoby dobrze, co? No byłoby fajnie, nie? Bo go pokręcił, chyba. Mówisz, pokręciłbyś go? No gdzie? Bez szans. Bez szans. Nie no, Janas by się nie dał chyba. Wiesz, że nie. Na treningach go jeździ, tam było tak. Co, ty nie? Miał szans, nie. Na treningach go kręciłeś? Nie. W lewa sobie chłopak. Teraz może powiedzieć cokolwiek i tak tego nie. Teraz może powiedzieć cokolwiek i tak tego nie sprawdzimy. Właśnie. Później Janas wezmę tylko ciebie i mi coś opowiesz o Dawidzie. On zobaczy dopiero jak wypuścimy materiał. W każdym zwycięskim meczu na fanpage'u ESO konkurs na najlepszego zawodnika meczu. Najlepszym piłkarzem spotkania z GKS-em Tychy został wybrany Państwa głosami kapitanem
sukces. Strzelec bramki w ostatnim meczu, numer 99, Iwan Martin Gomez. Ale z dystansu wspominałeś w filmiku, czy nie? Nie. Chyba nie było. Nie było, nie było. Moim największym atutem jest, no myślę, że szybkość i dribbling to są moje takie atuty, którymi staram się zawsze pomagać zespołowi. Można to rzucić. Tak, możemy to dołączyć do filmiku. Jak to wpadło. Zamknąłeś oczy i przyjąłem, uderzyłem i wpadło. Dawaj, kółeczko, hej! Uzasadnienie państwa wyboru. Komisja konkursowa wybierze. Dzięki. Szacun.